Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Paweł Jurek, dyrektor rozwoju biznesu Dagma Bezpieczeństwo IT Asset. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam cię serdecznie. Trwa Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa i rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w różnych kontekstach. Tłumaczyliśmy w ostatnich audycjach kilka pojęć, dziś wracamy do tego, no i chwytamy urządzenia, z którymi jesteśmy nierozłącznie przez cały dzień, to znaczy nasze smartfony. Mało kto myśli o tym, żeby zabezpieczać swój telefon, bo o komputerze, antywirusie pamiętamy, a z telefonami chyba jest tak, że już te systemy najpopularniejsze, z których korzystamy, to one są już na tyle chronione, że nie myślimy już o tego typu rozwiązaniach, jak antywirus. Masz rację, że takie jest powszechne przekonanie, że jeżeli mamy telefon komórkowy, to on jest z Androidem albo jeszcze lepiej z iOS-em, to jest w miarę bezpieczny w porównaniu do urządzenia z systemem Windows. I w pewnym uproszczeniu, przy pewnej generalizacji można przyznać, że faktycznie trudniej zaatakować użytkownika używającego Androida czy iOS-a, natomiast nie jest już tak, że jest to niemożliwe. W związku z tym, jeżeli rezygnujemy z ochrony na naszym telefonie komórkowym, z którego na przykład logujemy się do bankowości elektronicznej, no to ponosimy ryzyko, z którym musimy się liczyć. Dlaczego trochę trudniej? Chodzi o te Google Store, App Store, one są jakoś wyczulone na próby fałszu? Troszeczkę inaczej działa system operacyjny na takich urządzeniach niż na komputerze osobistym. To bierze się z tego, jak te systemy były projektowane. Jeżeli chodzi o system Windows, to trzeba powiedzieć, że jeżeli złośliwe oprogramowanie albo jakikolwiek wykonywalny kod uruchamia się na takim urządzeniu, to ten kod może dość dużo zrobić, może mieć dość duży wpływ na różne inne aplikacje. Przy systemie Android i przy systemie iOS te możliwości działania złośliwego kodu są trochę mniejsze, ale jednak nie oznacza to, że to złośliwe oprogramowanie nie może zostać na naszym urządzeniu zainstalowane, bo zapytałeś przed chwilą o właśnie Google Play, Google Store i sklepy z oprogramowaniem. Mamy takie powszechne przeświadczenie, że w tych sklepach są aplikacje sprawdzone, ale muszę powiedzieć, że to jest uogólnienie, które już nie jest aktualne. Wielokrotnie w trakcie tego i ubiegłego roku alarmowaliśmy również, że właśnie w sklepie, oficjalnym sklepie Google znajdowały się aplikacje, które miały w sobie zaszyty złośliwy kod i albo w jakiś sposób nas szpiegowały, albo wręcz otwierały nasz dostęp naszego urządzenia dla cyberprzestępców. Tak więc nie możemy zakładać, że każda aplikacja, która znajduje się w oficjalnym sklepie, czy to na iOS-ie, czy na Androidzie, jest bezpieczna. Nie mówiąc już o tym, że przynajmniej w części systemów można spoza sklepu zainstalować trochę taką inną ścieżką aplikację i sobie po prostu ją wgrać do telefonu. I tu już może też być haczyk. Każda sytuacja, w której ktoś zachęca nas do zainstalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu, to w zasadzie już jest pomarańczowe światełko, powinno nam się palić, że wygląda to na bardzo ryzykowne działanie i w zasadzie dla użytkowników, którzy nie dysponują zaawansowaną wiedzą, w zasadzie odradzałbym zupełnie instalowanie aplikacji spoza tych oficjalnych platform. Ale ja mówię więcej, że również na tych oficjalnych platformach mieliśmy sytuacje, w których można było pobrać aplikacje. Zwykle to są aplikacje, które się podszywają pod te duże i popularne rozwiązania i użytkownik zwykle pobiera taką aplikację w zasadzie przez pomyłkę, bo ona ma podobną nazwę, podobne logo. Nawet przy tym Androidzie czy iOSie, który jest dość dobrze zabezpieczony przed tym, żeby aplikacje na siebie nie wpływały, następnie użytkownik, sądząc, że to jest aplikacja, której on potrzebuje, sam wyraża zgody i daje uprawnienia tej aplikacji do monitorowania innych aplikacji, do pobierania danych, czyli w pewnym sensie użytkownik nieświadomie sam wyłącza zabezpieczenia tych systemów operacyjnych,
ułatwiając zadanie cyberprzestępcom. Było o instalowaniu aplikacji i wspomniałeś o uprawnieniach, o które aplikacje pytają. Zwykle to wszystko jest legitne. Czasem może się zdziwimy, że na przykład kalendarz prosi nas o dostęp do mikrofonu, no bo tutaj są różnego rodzaju systemowe wymysły, że możemy na przykład podyktować jakiś termin. To zostawmy, ale kiedy nam się powinna włączyć taka żółta lampka, kiedy jest jakieś pytanie o jakiś nasz dostęp, o jakieś hasło, o jakiś kod PIN, co powinno być takim alarmem? Przede wszystkim powinniśmy bardzo rozważnie analizować, czy naprawdę danej aplikacji potrzebujemy. Niestety z punktu widzenia takiego marketingowego coraz więcej serwisów, dostawców proponuje nam aplikacje zamiast na przykład skorzystania z normalnej strony internetowej danego dostawcy. No jest to związane z tym, że ci dostawcy różnego rodzaju usług chcą nas bardziej związać z nimi, w związku z tym licząc, że skoro mamy już ikonkę na naszym smartfonie w postaci zainstalowanej aplikacji, no to szybciej do nich wrócimy, a poza tym ta aplikacja właśnie, jeżeli my się zgodzimy, będzie zbierać coraz więcej danych. A więc reasumując, najpierw zadajmy sobie pytanie, czy na pewno potrzebujemy do tego, co chcemy zrobić, dedykowanej aplikacji, a może łatwiej byłoby po prostu przez serwis internetowy to samo zrobić. A więc jeżeli nie musimy, to jej po prostu nie instalujmy. Jeżeli już ją instalujemy, to zwróćmy uwagę w kolejnym etapie, sprawdzając taką aplikację w sklepie dostawcy, czy to na pewno jest aplikacja, którą chcieliśmy. To znaczy, jeżeli nie wiem, ktoś ze znajomych wymienił nam nazwę jakiejś aplikacji, to upewnijmy się, że to na pewno jest taka nazwa, a nie jakaś zbliżona. Sprawdźmy, ile ma ta aplikacja pobrań, sprawdźmy, jakie ma oceny, być może jeszcze sprawdźmy, czy na pewno pobieramy właściwą. I dopiero kiedy już wiemy, że naprawdę pobraliśmy właściwą, to jest ten etap, o który pytałeś, czyli przeglądajmy uprawnienia. Bo myślę, że tak szczerze powiedziawszy, z punktu widzenia użytkownika, który nie do końca rozumie powiązania między aplikacjami, to trudno nam będzie ocenić, czy dane uprawnienie jest takie, na które się powinniśmy zgodzić, na które nie. Jeżeli pomylimy się, pobierając niewłaściwą aplikację, to w zasadzie jesteśmy już ugotowani. No i spotykam się z tym w różnych grupach wiekowych, nieważne czy to jest osoba starsza czy w moim wieku, czasem klikamy po prostu na oślep albo wyskakuje reklama w aplikacji darmowej i chcemy tę reklamę ominąć, czasem trzeba poczekać, czasem trzeba wykonać jakąś akcję, a niektórzy po prostu klikają zainstaluj i po prostu mnóstwo śmiecia instalujemy na tych urządzeniach. Tak, no i niestety w tym całym śmieciu zdarza się, że instalujemy sobie różnego rodzaju backdoory i różnego rodzaju aplikacje, które potem zbierają o nas dane, są w stanie przechwycić hasła dostępu lub chociażby podszyć się pod aplikacje, które nam na przykład udostępniają hasła jednorazowe do bankowości elektronicznej. Z nami jest dziś Paweł Jurek, Dagma, Bezpieczeństwo IT Asset. Rozmawiamy o bezpieczeństwie ogólnie naszych telefonów komórkowych dzisiaj. Trochę na tym temacie się skupiamy. Przed chwilą było takiej uwadze na to, co ściągamy, z czego korzystamy, na co dajemy zgodę w swoich programach. Trzymamy te telefony od rana do wieczora i często chyba przychodzą SMS-y, że na przykład tutaj niedopłata, tam link. Socjotechnika to jest taka metoda, z której cyberprzestępcy korzystają nagminnie, wykorzystują naszą niepewność albo to, żeby działać szybko. Wszyscy jesteśmy zalatani, a gdy jeszcze dostaniemy informację, że tu gdzieś trzeba dopłacić czy zatwierdzić, to czasem nawet nie patrzymy, co robimy i nie myślimy. W zasadzie wydaje mi się, że dyskutowanie bardzo szczegółowo różnorakich scenariuszy, jak te ataki są realizowane na poziomie technicznym, w zasadzie dla takiego statystycznego użytkownika nie ma sensu, bo spotkamy się z bardzo różnymi historiami. Może to, tak jak wspomniałeś, dotyczyć monitu o niezapłacony rachunek. Może to dotyczyć jakiegoś mandatu, który należy opłacić bardzo szybko. Jeden z moich znajomych dokładnie w tym tygodniu dostał informację o karze, którą musi przelać w ciągu 6 godzin, bo inaczej to policja zajmie mu tam auto albo coś takiego. Także kreatywność cyberprzestępców naprawdę jest ogromna. To się oczywiście wiąże też z tym, że coraz częściej dzwonią do nas konsultanci podający się za konsultantów banków. Wręcz sugerują, że powinniśmy jak najszybciej zabezpieczyć nasz rachunek przed cyberprzestępcami. Jak możemy go zabezpieczyć? A no oczywiście w trakcie rozmowy wchodząc na jakąś stronę i na przykład pobierając aplikację na telefon, która ma nas zabezpieczyć. Jak trudno, nie trudno się domyślić, ta aplikacja właśnie robi coś zgoła przeciwnego. Zamiast nas zabezpieczać, to umożliwia potem cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad naszym urządzeniem.
I Jest to się jedna wiąże z porada. tym hasłem spoofing, o którym czasami mówimy, że ktoś się tam właśnie podszywa. Spoofing to jest właśnie podszywaniem się pod nadawcę. Jest coś takiego właśnie jak spoofing telefoniczny, że możemy wręcz widzieć, że numer telefonu zgadza się z numerem telefonu banku, na przykład. To jest nic innego jak właśnie podszywanie się pod numer telefonu jakiejś instytucji. Ale żeby nie drążyć tak w tych szczegółach technicznych, to mam chyba taką najprostszą, uniwersalną poradę, jak reagować na takie sytuacje, w których nagle zostaniemy zaskoczeni przez jakąś instytucję, no bo na tym etapie sami nie jesteśmy pewni, czy to jest SMS, e-mail, wiadomość, telefon z tej instytucji, a może właśnie jednak ktoś się pod nią podszywa. A więc mamy taką jedną uniwersalną regułę. Nigdy nie wykonujmy bezpośrednio instrukcji zawartych w tej wiadomości. Bez względu na to, czy ktoś do nas dzwoni i mówi, że musimy właśnie ochronić swój rachunek, czy mamy takiego SMS-a z linkiem, który musimy kliknąć, żeby się zabezpieczyć albo wykonać przelew. Nigdy nie korzystamy bezpośrednio z sugestii zawartych w tej wiadomości, ktokolwiek by to był. Tylko robimy sobie szybką refleksję, co to za instytucja, przynajmniej za którą ktoś się podaje, i na pewno mamy w swoich notatkach, na ogólnodostępnej stronie internetowej, w swoich rachunkach jakieś sposoby kontaktu z tą instytucją, ale powtarzam, nie te, które są w tym mailu, co do którego nie wiemy, czy jest prawdziwy. A więc tym sprawdzonym wcześniej kanałem kontaktu kontaktujemy się z tą instytucją, no i właśnie informujemy, że dostaliśmy taką a taką wiadomość i próbujemy i weryfikujemy, czy to jest wiadomość z tej instytucji. Pewnie w większości przypadków dowiemy się na przykład, że ta instytucja w ogóle takich monitów nie wysyła, albo nawet jeśli wysyła, to w innej formie, i wtedy będziemy mieli już rozwiązany ten problem, czy aby na pewno nie zalegamy komuś i w ten sposób obronimy się przed ewentualnym atakiem. Czyli zostawiamy sobie jeszcze jeden przystanek. Nie skaczemy od razu do konta bankowego i nie wysyłamy przelewów, blików czy o co tam nas ktoś próbuje poprosić, tylko zatrzymujemy się, myślimy o sytuacji, odkładamy telefon i sprawdzamy. Jeśli naprawdę mamy rachunki do zapłacenia, to one nie znikną po tym telefonie. A tutaj Właśnie. jest wpadka. Żadna z instytucji nie działa tak, że mamy 15 minut na decyzję, prawda? Albo kilka godzin. A jeżeli już naprawdę nie wiemy, co robić, to lepiej po prostu zamknąć komputer, wstać, ochłonąć, wyjść na spacer i zadzwonić do przyjaciela, który się na tym zna lepiej pewnie niż my. Każdy z nas pewnie ma wśród swoich znajomych osoby zorientowane lepiej w technologiach i na spokojnie ten problem przedyskutować, co się stało. I warto też współpracować z osobami w swojej rodzinie, bo tutaj też po prostu licho nie śpi i każdy z nas może stać się celem ataku cyberprzestępców. Cyberbezpieczny portfel to raport, w którym znajdziemy więcej szczegółów na ten temat. Ja jeszcze na koniec powiem, może ciebie też podpytam. Głośno było o sytuacji, w której FC Barcelona prawie się nabrała na transfer Lewandowskiego. Od kilku dni mowa jest o takiej sytuacji, do której doszło 2 lata temu. I tam akurat dał się klub nabrać, ale bank zablokował ten przelew, uznał, że w tę stronę tak duży przelew no, nie może pójść i tam właśnie jakiś taki kontakt nigdy nie był nawiązywany z tej strony cyberprzestępców i to bank też wykrył, czyli w ostatniej chwili tutaj mógł ktoś zareagować. Tak, oczywiście, jak zauważyłeś, banki też mają swoje procedury kontrolne i możemy liczyć, że tą ostatnią instancją kontroli będzie bank, ale tutaj banki mają to wyzwanie, że starają się pogodzić wygodę użytkowania ich serwisów z bezpieczeństwem. No i z jednej strony wszyscy lubimy, kiedy te różnego rodzaju czynności w banku możemy wykonać dwoma kliknięciami. I cały urok tej bankowości online'owej polega na tym, że nie musimy z każdą rzeczą wędrować do okienka, zwalniać się z pracy, żeby dojechać do placówki bankowej, prawda? I banki, starając się nam ułatwić wykonywanie pewnych transakcji, jednocześnie zmniejszają bariery do ich realizacji. A więc tutaj mamy taki klasyczny dylemat, czy więcej bezpieczeństwa, czy więcej wygody, a mniej tych bezpieczników wmontowywać w system. W związku z tym miejmy nadzieję, że bank zareaguje, ale przede wszystkim musimy uważać, w co my klikamy, bo jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia z instytucją, no to bardzo często banki się powołują na to, że to myśmy autoryzowali tę transakcję, to my podaliśmy hasło jednorazowe i starają się tę odpowiedzialność przerzucić na nas.
Dlatego jeszcze raz spokojne ruchy. Paweł Jurek, dyrektor rozwoju biznesu Dagma Bezpieczeństwa IT Asset. Dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie rady. Dziękuję i życzę bezpiecznego surfowania. Jeszcze raz dzięki i polecamy to, co Paweł powiedział. Spacer, można na przykład z podcastem w uszach, 3 grosze o ekonomii. Polecam i do usłyszenia. Piotr Topuliński. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.